Cześć, witajcie! Jak się macie? Słuchajcie, godzina jest 10:50 rano. Rano! 10:50 rano, już się rozjaśnia, troszeczkę się spóźniłam z nagraniem. Gdybym pół godziny wcześniej nagrała, byłoby zupełnie ciemno. Ale nie mogłam, bo musiałam coś załatwić, musiałam wyjść, także dlatego też siedzę już taka i ubrana i w tej mojej ciemności. Żeby wam pokazać, jak wygląda islandzki poranek. Jak wygląda islandzki poranek. A właśnie z tego względu, że jest dziś ciemno, tak jest właśnie teraz na Islandii, to będę chciała dla was, tu mam właśnie, o, podpóreczkę. Będę chciała dla was właśnie dziś w takiej ciemności oto nagrać ten filmik. Ten filmik, który będzie dziś poświęcony. Filmik, który jest dziś poświęcony temu, co się dzieje w tej chwili na Islandii. Słuchajcie, jeżeli chodzi o inwalidów, jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Otóż wszystkie grupy zawodowe, różne, nawet bezrobotni, wszyscy dostali dodatek świąteczny. Dodatek świąteczny jest to tradycja, jest to coś, co każdy tutaj dostaje, jest to coś, co w grudniu jest jakby prezentem od państwa dla każdego. No, który pracuje, ale też i nie pracuje, bo jest na zasiłku bezrobotnym, na zasiłku socjalnym, nie wiem, chyba też się coś tam przysługuje. Jest to taki prezent, żeby ludzie mogli sobie więcej rzeczy kupić na święta. Jak znacie albo i nie znacie historię kota wielkiego, który wystawiony w Reykjaviku jest. Kota, który będzie do nas przychodził, nachodził nas, zdaje się, jeżeli nie kupimy sobie nic nowego, nowych ubrań. Taką też mają takie wierzenie swoje, więc wierzą w tego kota, że on przychodzi, żeby każdy kupował sobie nowe ubrania. I chociażby o to podpinając się, o tą legendę, że każdy ma mieć fajne święta. No i grupa inwalidów została wykluczona w tym roku z tych świąt, dlatego że nie dano nam tego dodatku. Dodatek w wysokości 48 tysięcy koron. Powiem wam, że na pewno wiele osób by ten zastrzyk gotówki uratował. W tej chwili czytam od paru dni, co się dzieje w internecie. Jest bardzo dużo ludzi, którzy, słuchajcie, w ogóle nie mają pieniędzy. Są to inwalidzi, którzy mają rodziny, którzy mają dzieci, którzy po prostu mają naprawdę tragiczną sytuację. I rząd od wielu lat nie robi nic. Cały czas, że tak powiem, zabiera z renty i z emerytury, bo emerytury też trzeba tutaj dodać, są na takim niskim pułapie. Ale się to, że tak powiem, to już nie jest w jednej grupie. Te dwie grupy się rozeszły parę lat temu i może zapalę jednak to światło, żebyście mnie lepiej widzieli. Rozeszły się te dwie grupy na dwa obozy, że tak powiem. One w tej chwili nie mogą być mocniejsze razem, po prostu po islandzku zrobiły się dwie mniejsze, zamiast stanowić jedną większą. Bjarni Ben, czyli minister spraw zagranicznych bodajże, czy finansów. On jest ministrem finansów. Tak, on jest ministrem finansów. Osoba potwornie skorumpowana, osoba, która strasznie miesza tutaj. Powiem wam, że dla mnie to jest osoba, która po prostu jest podła, gdyż on sam powiedział: chcesz więcej pieniędzy, idź do pracy, mówiąc to do emerytów, mówiąc to do inwalidów. Z tego, co już wiem, 50% ludzi, inwalidów, chce iść, zdeklarowało gotowość do pracy. Ja też zdeklarowałam gotowość do pracy, żeby po prostu sobie wyjść z domu. Niestety wszystko tak wygląda, że nie można iść do tej pracy, bo ci tak upierdzielą z każdej strony, że po prostu siedzisz w domu. I powiem wam, że tak naprawdę renty w stosunku do inflacji to tak naprawdę podniosły poziom swój o 0,8% w skali roku, a zeszłoroczny grudniowy dodatek, który wszyscy właśnie, o, dali pierwszy raz dodatek, ale fajnie, dali dodatek. I ludzie byli naprawdę szczęśliwi, zadowoleni, bo zrobili sobie fajne święta. Dodatek był tylko i wyłącznie dany dlaczego? Wybory były w tym roku, były wybory, więc trzeba było się, wiadomo, podlizać. Także wam powiem, że bardzo ciekawa sytuacja jest. W tej chwili obserwuję to. A rano poszłam po moją paczkę. Po moją paczkę z jedzeniem, które mam dostać.
Szczerze mówiąc, to nie wiem, co tam będzie, ale nie dostałam jej, gdyż podjechałam samochodem i mnie wycofano. Tam jest, słuchajcie, tyle ludzi w tej chwili. Także ja jeszcze sobie poczekam z jakąś godzinkę w domu. Dobrze, że blisko mieszkam. Tragedia, słuchajcie, tragedia. Ja takiego czegoś nie widziałam na Islandii przez tyle lat, ile ja mieszkam. A wiecie, że ja chodziłam czasami po te paczki. Nie widziałam tyle ludzi. Po prostu jest takie ubóstwo w tej chwili na Islandii, oni zrobili, że jest źle. I osoby, które mnie oglądają, pracują, powiedzą, że nie wiem, jak ty to robisz i tak dalej. Pamiętajcie o jednym. Bycie inwalidą to nie jest tak, jak wy macie. Po pierwsze, wy macie więcej różnych dodatków, ale my, inwalidzi, musimy sami o wszystko zadbać. I takie rzeczy typu rehabilitacja, lekarstwa. Nie wiem, może tak jak moi sąsiedzi potrzebują jakieś inne rzeczy do ciała, dajmy na to, nazwijmy to. Większość tych rzeczy jest nierefundowana. Rehabilitacja, nawet która jest refundowana, tak naprawdę w przypadku inwalidy, która rehabilitacja jest długotrwała, długotrwałym procesem, jest również kosztowna. Wiem to, gdyż ja chodziłam w zeszłym czy 2 lata temu również na rehabilitację zwykłą, państwową i niestety wam powiem, gówno. Gówno, gówno, gówno. Po prostu 2 razy w tygodniu na 30 minut, gdzie pan rehabilitant po prostu nie robił to, o co ja go proszę, bo ja mówiłam, gdzie mnie boli. No niestety on miał swoją wizję, rehabilitanta wówczas nie możemy wymienić. Pan później sobie rozmawiał przez telefon jeszcze 5 minut, spóźnił się 5 minut i tak wyglądała moja rehabilitacja, więc ja powiedziałam, no tak. Szkoda mojego czasu, bo i tak nic nie robi. A czasami, jak nacisnął i prosiłam, żeby nie naciskał, gdyż mam fibromialgię i nie wolno tego naciskać, no to jak mi nacisnął, to po prostu mnie później bolało. Parę lat temu, z 10 lat temu, będąc na rehabilitacji właśnie takiej państwowej, młody masażysta tak mi przesunął mięsień, że mi naderwał, nie wiem, coś mi zrobił, po prostu miałam przez ileś miesięcy tak potworny ból w plecach, że tragedia. A chodziłam sobie na masaże, na przykład do kobitki, która prywatnie robi masaż. No wiadomo, odpowiednio już kosztuje taki masaż, ale o, słuchajcie, no taki masaż to mi wystarczyło raz w miesiącu do niej pójść, naprawdę. I wszystkie moje dolegliwości znikały. Problem tego masażu polega na tym, że ona mieszka daleko i nie ma mnie kto zawieźć i no, i po prostu nie mam wówczas jak wrócić po tym masażu, gdyż po tym masażu mi się bardzo chce spać i prowadzić samochodu absolutnie nie mogę. No, ale to jest takie porównanie. To jest takie po prostu porównanie, żeby wam naświetlić, jak to wygląda i z czym się ludzie mierzą tak naprawdę. Ja wam powiem też drugą stronę tego medalu. Na przykład tu u mnie, gdzie mieszkam, mieszkają inwalidzi i co ja widzę z kolei moimi oczami, krytyka tutaj takiego życiowego. Otóż ja widzę, że moi sąsiedzi, którzy nie mają samochodu, którzy nie mają mebli w mieszkaniu, którzy nie kupują ubrań, chodzą od 20 lat, naprawdę, słuchajcie, są, co mają tacy, co mają 15-20 lat, te same ubrania, mają dziury w ubraniach, poplamieni, brudni, śmierdzący, niewykąpani chodzą. Dużo z tych ludzi też śmierdzi moczem. Czasami wejście do windy u mnie w bloku jest niestety, ale porażką, tragedią. Jest syf. Są mili, ale po prostu nie dbają o siebie i nic z tym nie idzie zrobić, gdyż nie ma na to żadnych przepisów, żeby kogoś zmusić do tego, żeby się kąpał. U mnie w bloku na szczęście jest tylko jedna taka pani, na nieszczęście na ostatnim piętrze, więc jak ona wsiądzie do windy, jedzie pół minuty na 8. piętro, no to wiadomo, tam jest smród, ale chcę wam powiedzieć, że to co ja zauważyłam, właśnie moi sąsiedzi cały czas w fast foodzie siedzą, ponieważ nie gotują, wiecznie pizza, wiecznie hamburger, przepraszam. Życie prowadzą po prostu takie lajtowe i też są firmy, które dzwonią do nich i się pytają, czy chciałbyś sponsorować to, wiecie, na przykład Czerwony Krzyż, czy chciałbyś tutaj dać pieniążki na jakieś dzieci. I to nie jest jednorazowo, to są już całe kontrakty, co miesiąc im ściągają tam z wypłaty jakieś pieniądze również. Moi sąsiedzi tego nie widzą i potrafią naprawdę po 30 tysięcy koron, to jest 1000 zł polskich, płacić na miesiąc, nie wiedząc na co, za co, kiedy, bo nie kontrolują, bo nie potrafią używać internetu. Dlatego jest bardzo ważne być technologicznym dziś. I moi sąsiedzi
nie mają pieniędzy. Słuchajcie, oni nie mają pieniędzy. Część z nich pali, też część z nich pije, wiadomo. Sobie też jednak to piwo tam sześciopak dziennie kupić, to też pociągnie. Ale rozumiecie, o co chodzi. Każdy orze jak może, każdy jest kowalem swojego losu, każdy na swój sposób gdzieś tam gospodaruje. Jeśli chodzi o mnie, ja gospodaruję tak, że unikam fast fooda, nie chodzę po sklepach, nie wydaję pieniędzy na zbędne, niepotrzebne mi rzeczy, ubrania, produkty. Po prostu kupuję tylko to, co mam mieć. Skończył się dla mnie też czas łażenia po przecenach, tak jak to było kiedyś, ale mi to nie jest potrzebne, bo teraz zmienię temat. Słuchajcie, co to jest przecena? No właśnie, jako osoba z takim wykształceniem mogę wam powiedzieć, przecena to jest nabijanie klienta, gdyż sklep wyzbywa się rzeczy, które nie są mu potrzebne lub zamawia całe boksy, kartony tanich ubrań tylko po to, by przyciągnąć klienta, a klient przychodzi, kupuje coś, co mu nie jest potrzebne, bo zobaczył, że jest tanio, nakupował całą siatę, zadowolony jest, wraca do domu, a za pół roku tych rzeczy się w ogóle nie ubrało, wyrzucamy te rzeczy. I tak właśnie następuje ta konsumpcja. Właśnie tak następuje ta cała produkcja, ta cała sytuacja związana z plastikiem, z tym całym właśnie materializmem. I ja nie jestem za tym. I słuchajcie, no teraz nie mam, a właśnie, może i mam, ale ja już to skasowałam. Na TikToku, zobaczcie, Wenus Północy tam na TikToku, ja właśnie taką serię zaczęłam robić o tym, co w sklepach mnie denerwuje i co zauważyłam, że w jednym ze sklepów, bo nie mogę podać nazwy, sieć co jakiś czas, no codziennie już teraz praktycznie, kiedyś było raz w tygodniu, później częściej, a teraz jest codziennie, wiecznie ma w workach plastikowych, w siatkach jakieś papryki, banany, wiecie, wszystko to, co już drugiej kategorii jest, a ludzie idą jak te barany, naprawdę, jak te barany lezą, o, bo jest taniej, o, bo taka okazja, o, bo tak świetnie kupiłem. Ja kupowałam zobaczyć, czy to jest w ogóle warte i wam powiem, że bardzo szybko towar pleśnieje, podpleśniały, jest pożółkły, zwiędły. Nie jest w ogóle warty tego, żeby to od nich brać, gdyż my, wspierając właśnie takie kupowanie, wspieramy wzrost cen na towary pierwszej jakości. I tak naprawdę, gdyby menadżer sklepu, w ogóle ci wszyscy, którzy zrobią zamówienie, kupowali mniej i dali niższą cenę, w tym momencie mamy obrót. A my obrotu nie mamy, my jesteśmy zmuszeni kupić to, co jest nam potrzebne, bo na więcej nas nie stać, więc im to stoi, kończą się daty, towar robi się żółty, zielony czy tam jakikolwiek, prawda, gnije, pleśnieje, a to zapakujemy, damy to taniej, ale cenę tego towaru numer 2, bo jest za 100 koron, to wrzucimy w cenę towaru pełnowartościowego, gdyż jednak, no słuchajcie, to nie jest Czerwony Krzyż, nikt za darmo nam nic nie da w supermarkecie. Także ja nagrałam o tym film na TikToku i zostałam, że tak powiem, nazwana głupią, że się nie znam, że głupoty mówię, że taki towar jest bardzo dobry, ludzie go potrzebują, bo ta dziewczyna pracowała właśnie w sklepie, tam w sklepie właśnie i to jest taki mądry pomysł. O, ręce mi opadły. Słuchajcie, ręce mi opadły, gdyż moje wykształcenie jest właśnie w takim kierunku, mogę to wytykać. Uznano mi na Islandii coś, co nazywa się Guidance Theory. Guidance Theory to jest quality manager, czyli manager jakości. Mi to uznano. Mogę się przypierdzielać. Lubię. Mogę wytykać błędy w sklepach. Uwielbiam. Mogę je znajdować. Ja bym chciała mieć taką pracę. Niestety mnie nie chciano zatrudnić na takich pozycjach, w jakich ja bym chciała, więc jestem jak Ferdek Kiepski. Dla ludzi z takim z moim wykształceniem nie ma pracy. Więc mogę dzisiaj, już podjęłam taką decyzję, mogę dziś o tym spokojnie mówić. Pracowałam przez pewien czas tutaj w Islandii jako ukryty klient. Ukryty klient, pracowałam dla jednej z firm i chodziłam po sklepach jako osoba incognito, i zbierałam bardzo dużo różnych informacji. Także wiecie, śmieszne, po prostu mnie to dzisiaj rozśmieszyło. I takie osoby myślą, że mogą przyjść na TikTok, napisać komuś, wyżalić swój ból dupy, wyrzucić swoją żółć, złość,
Ale po co? Wchodzisz na osobę na takiej na profil, a tam się okazuje, tam jest 90 subskrypcji. No i po co? Po to, że wchodzi, robi komentarze i po prostu myśli, że się wybije czyimś kanałem, czyimś pracą. Blokada, niestety. Nikt się nie będzie moją pracą wybijał. To nie ja kopiuję ludzi, ludzie kopiują mnie, jak wiecie o tym. Ja mam też niewyparzoną papę, tam więcej jest na TikToku. I mówię, ja nie rozumiem, dlaczego ludzie się molestują. Molestujecie się niektórzy, oglądając mnie i mówiąc cały czas: Boże, takie głupoty gadasz. Znowu to oglądałam wcześniej, takie głupoty. Po co oglądasz, skoro ci się nie podoba? Widzisz, podoba ci się jednak, boli cię to, nie? No właśnie, i to jest też takie właśnie głupie. Także wiecie, ja po prostu mogłabym to tolerować, bo że tak powiem, wali mnie to, że ktoś ma taki głupi tok myślenia, że ktoś jest tępy, że ktoś nie myśli, że ktoś jest tym baranem, który właśnie tam lezie za całym stadem. Ale wiecie co? Ja po prostu nie chcę, żeby te osoby u mnie na kanale się gdzieś pojawiały, świeciły, żeby inni klikali, wchodzili, żeby zobaczyli, że coś tam jest, a to sobie kliknę i posubskrybuję, bo niestety dziś tak jest, że a tutaj tego to sobie posubskrybuję. Nie, dzisiaj patrzcie na jakość, dzisiaj patrzcie na content, dzisiaj patrzcie, co się dzieje. Dlatego ja wolę nagrać raz a konkretnie, a porządnie, a nie 10 razy jakąś siarę, że siedzę i marudzę. Owszem, marudzę, wiecie, znacie mnie już tyle lat, ale no to już jest Wenus. Wenus to już jest marka, Wenus to już jest po prostu produkt gotowy, tak, z wysoką jakością. Tak o sobie myślę i tak będę myśleć, dlatego że, kochani, w poniedziałek Wenus miała urodziny i Wenus już niestety, ale jest stara babka. Nie zalicza się już do najmłodszego pokolenia, chociaż młodo wygląda i dlatego ludzie po mnie jadą, gdyż myślą, że mam 20 parę lat. Nie, kochani, Wenus skończyła 44. Wenus skończyła 44, mam się bardzo dobrze. I uważam, że w moim wieku mogę pewne opinie wyrażać i po prostu, jeżeli ktoś po mnie jedzie, mogę jak najbardziej wyrazić swoją opinię w drugą stronę. Ależ Wenus nagadałam. Dobrze mi, dobrze mi. Jestem zaspana. Słuchajcie, troszeczkę film jest poranny. Przepraszam, ale widzicie, bo tutaj jem śniadanie moje, właśnie bananka jem sobie jak taka małpa. Ale nie będę teraz jeść i mlaskać, bo będę mówić w ten sposób. Ale tak, ja się zbieram po moją paczkę, czekam na moją szynkę. Powiem wam szczerze, ja idę po szynkę, gdyż bardzo lubię taką szynkę. Ciekawe, jaką szynkę dostanę. Co mi dadzą? Na pewno dadzą kolę, na pewno dadzą. Tam już widziałam napój pomarańczowy gazowany. Nie piję tego, nie pijcie też tego. Najgorsze, co może być, to te wszystkie gazowane rzeczy. Pić, nie pijcie tego, omijajcie to. Pijcie wodę. Detoks róbcie, są święta, bawcie się dobrze, zjedzcie, co wam po prostu przyjdzie do głowy, ale już później po nowym roku. Detoks i na detoks zapraszam na program C9, Clean 9, Clean 9 z firmy Forever Aloe Vera. Także u mnie więcej informacji. Dobrze, pozdrawiam was, cieplutko trzymajcie się, na razie, cześć.